Mam na imię Beata. Jestem ubrana w spodnie projektanta Maddox. Maddox czerpie inspiracje ze stylu ulicznego. Do tych spodni pasuje zazwyczaj zwykły t-shirt i już można fajnie wyglądać. Nazywam się Klaudyna Jachnasz-Migielska i razem z mężem i z córeczką oraz z grupą przyjaciół tworzymy firmę, która się nazywa Pink Ninja. Ciuchy są to rzeczy używane, które przerabiamy, tniemy, farbujemy, robimy dziury, dajemy ćwieki, agrafki, malujemy ręcznie. Staramy się żyć zgodnie z naturą, chcemy być ekologiczni i uważamy, że nie warto jest produkować i tworzyć coraz to nowszych rzeczy, tylko fajnie jest wykorzystywać to, co już istnieje i nadawać temu po prostu drugie życie. Biżuteria jest wykonana z pleksji. Buty są ze sklepu, bo jeszcze nie doszłam do tego, żeby robić buty własnoręcznie, chociaż chciałabym. Jestem Aśka. Generalnie preferuję bardzo luźny styl. Lubię rzeczy kupować za duże, w takich oversize'ach, gdzie to jest nawet 55 rozmiar. Lubię też w takich sklepach, gdzie są końcówki znanych marek. Pasjonują mnie duże wisiory, które w większości kupuję w sklepie Monari. A dalej też mam strasznie dużo wisiorów, które gdzieś tam zostały przywiezione z Indii. Pierścionki wykonuję sama. To wszystko pozostałe jest vintage z lumpeksu. Spodnie są kupione, kosztowały 5 zł vintage, to kosztowało 2 zł. Wisior był mega drogi. A nerka jest w Ergazmie, u Ergazm, fajny sklep. Nerka jest made by Jagna. Buty zawsze noszę płaskie, nie mam ani jednej pary obcasów. Zawsze są to baleriny albo sznurowane takie luźne jazzówki. Buty są kupione w dobrym sklepie. Kurzanem. Nazywam się Kasia Miciak. Mam na sobie dzisiaj sukienkę swojego projektu. Podoba mi się styl folkowy, od dawna mi się podobał, więc postanowiłam, że zaprojektuję sobie dla siebie sukienkę. Mam na sobie spodnie, takie jeansy malowane farbą, troszkę wyglądające jak skórzane. Mam na sobie buty z sieciówki, bransoletkę dostałam od koleżanki. Kolczaki również zaprojektowałam i wykonałam sama.